Dobry wieczór, witamy ponownie z Grodziska Wielkopolskiego. Jesteśmy po meczu Warty Poznań z Wisłą Kraków w 17. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy. Witam trenera gospodarzy pana Dawida Szulczka. Dobry wieczór, trenerze. Witam, dobry wieczór. Ale zanim oddam głos trenerowi, chciałem powiedzieć dwa słowa o koszulkach, które mamy na sobie i w których też zespół wyszedł dzisiaj na rozgrzewkę. Przygotowaliśmy je z myślą o Wojtku Onsorgę, naszym byłym zawodniku, warciarzu, który zmaga się z ciężką chorobą. Wspieramy go i zachęcamy wszystkich do wsparcia. Wierzymy, że Wojtek wygra tę ważną walkę. Trzymaj się, Wojtku. A teraz poproszę trenera o podsumowanie spotkania. Ja chciałbym zacząć od tego, że pierwsze słowa, jakie usłyszałem po meczu, to jest dramat. Myślę, że to nie jest dramat. Dramaty to są te rzeczy, które dzisiaj przeżywa właśnie Wojtek. I taka jest niestety po prostu piłka nożna, taki jest sport. To był wyrównany mecz, natomiast jeżeli prowadzimy 1-0, jest 93. minuta, no to ułamek koncentracji, trochę więcej jakości w utrzymaniu piłki, może trochę doświadczenia w tym momencie, kiedy jest praktycznie 60 sekund do końca spotkania. No bo nie możemy już pozwolić przeciwnikowi odbierać piłki w taki sposób, trzeba ją po prostu kopnąć na wolne pole i w tej końcówce starać się tą piłkę już utrzymać na połowie przeciwnika. Z samego przebiegu meczu nie był to mecz piękny dla widzów, dla kibiców, natomiast no, nasz plan zakładał pressing w danych sektorach, jeśli chodzi o Wisłę. Chcieliśmy, żeby Wisła tej piłki się pozbywała. Często udawało nam się to skutecznie, nie zbliżała się Wisła jakoś mocno do naszego pola karnego. Cieszy ten gol Adama Zrelaka, bo sporo krytyki spadło ostatnio na niego, a to jest bardzo dobry piłkarz i także jest podwójna na pewno taka satysfakcja, jeśli chodzi o to, że teraz strzelił. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że jest ogromne rozgoryczenie i ten wynik, biorąc pod uwagę przebieg tego meczu, traktujemy jak naszą porażkę. Dziękuję, trenerze. Czy są pytania do trenera? Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo Państwu za przybycie, dziękuję za udział w konferencji, dziękuję trenerze. Dziękuję. Życzymy spokojnego wieczoru. Do widzenia.